Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że Małgosia Bartyna zaoszczędziła 4 minuty, które z całą pewnością mi się przydadzą. Także dziękuję Ci serdecznie. Z Małgosią też współpracujemy w ramach Towarzystwa Urbanistów Polskich. Chodzi o Wrocław, więc też serdecznie zachęcamy Państwa do śledzenia naszych poczynań w tym temacie. Zacznę z Państwem od takiej interakcji w zakresie próby odpowiedzi na pytanie, czy miasto wyżywi się samo. Już nawet bez kontekstu Wrocławia zachęcam Państwa tutaj do podnoszenia ręki i udzielenia swojej odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź to tak, czy miasto jest w stanie samo się wyżywić? Kto z Państwa jest optymistą, chciałby zagłosować na tak? Na razie nie widzę. A jest, jedna pani, dziękuję. Druga odpowiedź to nie, miasto nie jest w stanie samo się wyżywić. Kto z Państwa jest za taką odpowiedzią? Mamy sporo osób. I teraz moment, w którym można też zmienić zdanie, czyli odpowiedź, która często się pojawia, czyli to zależy. Kto z Państwa jest za taką odpowiedzią? Dobrze, dziękuję Państwu serdecznie. Przechodzimy więc do... To jest tematem mojego wystąpienia, także już przechodzimy do odpowiedzi. Co to znaczy, czy miasto jest w stanie się wyżywić i od czego to zależy? Gdybyśmy spojrzeli globalnie i na takie globalne uwarunkowania związane z wyżywieniem się miast, to odpowiedź jest prosta. Globalne warunki i wskaźniki, czy te średnie globalne, które wiążą się z samowystarczalnością żywnościową miast, mówi o tym, że miasto nie jest w stanie samo się wyżywić i to są takie średnie, które wynikają z tego, że miasta w większości są zurbanizowane, mają mało dostępnej, niezabudowanej przestrzeni, nie mają też warunków często, które są wymagane, między innymi w zakresie dobrych gleb czy w zakresie uwarunkowań wodnych, które są niezbędne do tego, żeby faktycznie móc prowadzić tą politykę żywnościową, czy dostarczać żywność dla mieszkańców. To wiąże się też z różnego rodzaju zjawiskami, na przykład z rozlewaniem się miast, wiąże się z polityką przestrzenną, która jest prowadzona, ale także z różnego rodzaju wyzwaniami, między innymi z wyzwaniami klimatycznymi, społecznymi czy politycznymi, a co więcej, jak już tutaj na wstępie było zaznaczone, też te zmiany klimatyczne wymagają od nas podejmowania decyzji na różnego typu przeznaczenia terenu, na przykład pod politykę energetyczną i w związku z tym też ta przestrzeń wiąże się z konkurencją na różnego rodzaju potrzeby, które są konieczne. Mamy jednak przypadki, w których miasta są w mniejszym lub większym stanie się wyżywić, czyli tutaj pojawia się ta odpowiedź, to zależy. To oczywiście wynika i wiąże się z uwarunkowaniami danego obszaru, czyli między innymi przestrzeni, powierzchni, stopnia zurbanizowania danego obszaru, także z demografią, jakie mamy zagęszczenie ludności, jaką mamy strukturę ludności, ale też taką podstawą, od której zaczynamy, to są też nawyki społeczno-kulturowe, zwyczaje, no i to, co nas w tym kontekście interesuje, czyli przede wszystkim nawyki żywieniowe. No i coraz częściej wskazuje się na to, że miasta powinny dążyć do tej samowystarczalności żywnościowej na jakimkolwiek poziomie, pomimo tego, że są zależne od tych obszarów otaczających w kontekście tego pełnego zaspokojenia potrzeb żywnościowych społeczności, tym bardziej, że to właśnie prawie 80% produktów spożywczych spożywanych jest na obszarach miejskich, gdzie wiemy, że do roku 2050 będzie zamieszkiwać największa liczba osób. W związku z tym coraz więcej pojawia się manifestów w kontekście tego, aby podejmować działania, aby miasta w obrębie swoich granic były w stanie chociaż w 30% zaspokoić te potrzeby żywnościowe, czyli dostarczyć, produkować tą żywność w obrębie granic miasta. No jeśli to zależy, no to te działania muszą być też oparte na wiedzy, czyli przede wszystkim zaczynamy od tych warunkowań, czyli mówimy sprawdzamy jakie mamy możliwości przestrzenne, sprawdzamy jaką mamy informację w zakresie demografii i też jakie są nasze zwyczaje żywieniowe.
To już jest taki fragment, o którym Małgorzata Bartyna wspomniała, czyli od jakiegoś czasu już tą identyfikację i weryfikację w zakresie tego, co dzieje się w obszarze miasta i także poza nim prowadzimy. Przełom roku 2018 i 2019 podjęliśmy działania, aby wspólnie tutaj przyjrzeć się temu systemowi żywnościowemu miasta i wraz z zespołem z Uniwersytetu, jak i Urzędem Miasta oraz Fundacją Ekorozwoju prowadziliśmy działania w tym temacie. Pokłosiem tego była ekspertyza, do której dzisiaj się odwołam. Mogą Państwo zobaczyć te osoby oznaczone na czerwone. To zespół autorski, który podjął się tej pracy w zakresie oceny tego, czy miasto jest w stanie samo się wyżywić. Podstawą do tego, żeby rozmawiać w ogóle o samowystarczalności, w pierwszym kontekście jest poznanie nawyków żywieniowych. Tutaj Polska ma naprawdę bardzo dobrą sprawozdawczość i bardzo dobre dane, dlatego że dane dotyczące konsumpcji żywności nie są dostępne tylko na poziomie krajowym, część z nich tylko są, tą średnią krajową, ale sporo danych mamy dostępnych na innych poziomach, na przykład dla miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców i to jest już dość szczegółowa informacja. Mogą Państwo zaobserwować tutaj, że te nasze nawyki żywieniowe przede wszystkim bazują na konsumpcji mięsa i produktów odzwierzęcych. Gdybyśmy mieli wybrać dwa główne produkty, które najczęściej spożywamy w przeliczeniu na mieszkańca, uwzględniając dzieci i osoby starsze, możemy powiedzieć, że głównie odżywiamy się wieprzowiną, spożywamy tego 41 kg w przeliczeniu na osobę na rok i 94 litrów piwa otrzymywanego ze słodu. Więc dieta, myślę, dość niezbyt zdrowa i przyjazna zarówno środowisku, jak i innym aspektom. Co więcej, zawsze ta żywność, którą konsumujemy, wiąże się z tak zwanym oddziaływaniem na środowisko. Czyli z jednej strony mamy ślad węglowy, ślad wodny, ale jednym z większych komponentów jest powierzchnia ziemi, tak zwany ślad powierzchniowy, czyli ile potrzebujemy powierzchni do tego, żeby wyprodukować 1 kg lub 1 litr danego produktu. Tu już Państwo widzą, ta wołowina ma największe oddziaływanie, ponad 300 metrów kwadratowych, podobnie inne produkty odzwierzęce, a gdybyśmy spojrzeli na to w kontekście tych naszych nawyków żywieniowych, możliwe, że nie było to widoczne, ale dla wołowiny ta konsumpcja roczna to było 2,5 kg, ale mogą Państwo zaobserwować, że w tym naszym podstawowym koszyku żywnościowym, czy tym najbardziej reprezentatywnym, to oddziaływanie związane byłoby z 23% całkowitej powierzchni niezbędnej do tego, żeby tą naszą konsumpcję zaspokoić. Gdybyśmy spojrzeli na te wyniki globalnie, w przeliczeniu na mieszkańca, żeby zaspokoić te nasze potrzeby żywnościowe, potrzebne byłoby ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych na osobę. Jeśli Państwo nie są w stanie sobie wyobrazić, jaka to jest powierzchnia, no to jest ponad 50% powierzchni boiska piłkarskiego, więc myślę, że dość sporo. No i mając ten aspekt globalny, przeszliśmy do tego aspektu lokalnego, czyli mamy Wrocław i mamy jego otoczenie. Tu skupiliśmy się na ulokowaniu Wrocławia w kontekście wrocławskiego obszaru funkcjonalnego jako jego obszaru referencyjnego do zapewnienia tych potrzeb żywnościowych. Braliśmy pod uwagę kilka scenariuszy. Pierwszy scenariusz business as usual, czyli aktualna dieta, o której już przed chwilą rozmawialiśmy. Wzięliśmy pod uwagę dietę planetarną, czyli najbardziej przyjazną środowisku, ale także zdrową i do tego jeszcze tak zwaną dostępną ekonomicznie dla wszystkich. I dietę pesketariańską, czyli opartą w większej mierze na rybach, wyklucza mięso hodowlane. I w związku z tym, co możemy powiedzieć? Biorąc pod uwagę te lokalne uwarunkowania, gdybyśmy chcieli tą powierzchnię wyliczyć potrzebną do zapewnienia potrzeb żywnościowych aktualnej diety, potrzebowalibyśmy ponad 2000 metrów kwadratowych w przeliczeniu na osobę. Z kolei jeśli przeszlibyśmy na inne diety, te wartości są już zupełnie inne, są trochę niższe,
ale wiąże się to też z tą samowystarczalnością. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę Wrocław i tereny przynależące, leżące wokół niego, możemy powiedzieć, że samowystarczalność dla całego WROF-u, uwzględniając mieszkańców Wrocławia, to jest 91% dla aktualnej diety, czyli nie jesteśmy w stanie sami się wyżywić, a w przypadku diety planetarnej jest to jeden z lepszych wyników, czyli ponad 100%, czyli mamy jakiś zapas jeszcze, 11% do tego, żeby te potrzeby zaspokajać, a w przypadku diety peskatariańskiej jest to 116%, czyli wciąż mamy jakiś zapas do zaspokojania naszych potrzeb. Wzięliśmy też pod uwagę zmiany klimatu, czyli taki scenariusz do roku 2100, gdzie te temperatury wzrosną o 1,5% i w związku z tym, jak te diety są zagrożone. Mówi się o tak zwanej wrażliwości, czyli wysoka wrażliwość, czyli wysokie zagrożenie dla danej diety. W przypadku diety peskatariańskiej jest to od umiarkowanej do wysokiej, w zależności od tego, jak ta sytuacja będzie wyglądać. No i dla diety planetarnej jest to umiarkowane zagrożenie, czyli ona jest najbardziej przyjazna także w tym kontekście zmieniającego się świata. I przechodząc, myślę, że już do końca, do konkluzji, założeniem też tej ekspertyzy było po pierwsze zweryfikowanie, w jakim stanie jesteśmy się wyżywić, to już o tym wiemy, czyli z jednej strony mamy nasze potrzeby, z drugiej strony mamy powierzchnię, która jest w stanie te potrzeby zaspokoić. Wskazanie też na to, że warto mieszkańców edukować i zachęcać do zmiany swoich nawyków. Już tutaj pojawiły się takie głosy, że nawet te małe zmiany w codziennych wyborach żywieniowych mają znaczenie. Dotarliśmy do takich badań, które wskazują, że nawet przejście w ciągu jednego dnia z takiej diety wysokomięsnej na peskatariańską może to oddziaływanie zmniejszyć o 46%, więc to jest duża zmiana. No i w związku z tym też zachęcamy Państwa do tego, aby edukować pozostałych, ale też w życiu własnym, codziennym, prywatnym dokonywać takich małych zmian, które faktycznie mają wpływ na środowisko. I dziękuję.